Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek bądź też Casuali. I jak widzicie, niestety nie będzie to odcinek, w którym będę grać Casuala z Rexisem, ponieważ w dniu, kiedy mieliśmy to nagrywać, Rexisowi się popsuł komputer. Także niestety, ale będzie to po prostu taka zwykła jakby pogadanka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę inny format, też tak widzicie, trochę zupełnie jakby inaczej, bo na takiej innej zasadzie jakby jest sam kadr. Mam nadzieję, że wam się to też spodoba i po prostu zapraszam was wszystkich do oglądania. Nie wiem, ciężka sprawa jak to ocenić, bo jest zróżnicowanie, bo ciężko mi jest ocenić, jak mam być szczery, tak polski YouTube. Bo dużo rzeczy by trzeba było tutaj oceniać, bo pod względem na przykład montażu filmów, pod względem merytorycznym, pod względem na przykład też miniaturek, pod względem tego, czy jest systematycznie, i bardzo dużo tutaj rzeczy trzeba oceniać też, na przykład czy chociażby osoba jest jakoś w community w miarę aktywna, czy nie jest aktywna i po prostu ten. No i najłatwiej też by było, tak jak ktoś tam oceniał u ciebie, widziałem, że oceniał pojedynczy youtuberów, nie? To tak by było prościej i z tego na przykład jakąś średnią wybrać, ale też mam wrażenie, że tych youtuberów jest tak duża ilość i jeszcze jest tak duża ilość tych, którzy nie nagrywają regularnie, że w połowie nawet nie wiem, który youtuber jest jeszcze rzeczywiście żywy, a który już jest martwy i na przykład nagra najwyżej odcinek najszybciej za rok, co nie? Bo masz na przykład Suchego. Suchy nagrywa fajne filmiki, jeśli chodzi o montaż, o merytorykę też całkiem nie najgorsze, ale... Tu się nawet tylko do końca ci nie zgodzę, bo Suchy ma czasami takie swoje odpały, że mówi coś, bo tu nagle odlatuje w tą kwestię, tak totalnie. Nie no, ale merytorycznie chyba tam jeden filmik z SFM-a miał całkiem spoko. No wiesz, takie rzeczy tak, jak najbardziej, tylko nie wiem, załóżmy, nie wiem, jego takie filmy ogadankowe, że tak to określę, nie? No. Jak tam miał, załóżmy, swój film. Chodzi ci o ten o Scream Fortress, czy tam special nie. Jakiś był? Chodzi mi o ten jego film, co porównanie polskiej sceny z zagraniczną, nie? Aha, no okej. Okay. On mówi, że nie możesz porównać, bo to jest bez sensu. No właśnie on w tej chwili sobie przeczy jakby tym, że on już porównał w tym momencie. Rozumiesz, co znaje, rozumiesz, o co chodzi. A. No ale mówię, wiesz, ale... Nie wiem, czy słyszeć. Moja opinia w każdym razie jest jednak taka, że w większości ma całkiem spoko, nie? Tylko, no właśnie ta jego regularność jest taka, że ostatni filmik wrzucił 2 miesiące temu, jego poprzedni filmik był 7 miesięcy temu, potem znowu 7 miesięcy, 8 miesięcy, 9 miesięcy i tak kompletnie to nie jest regularne, wrzuci raz na pół roku prawie, dlatego nie wiem, czy można bardzo pozytywnie określić sam kanał, bo tak jak mówię, że ma całkiem spoko miniaturki, merytorycznie w tych niektórych filmach ma fajnie, montaż ma przyjemny. No ale regularność. Mówię, że regularność na pewno leży, więc no, trzeba być jakaś szczerzy. No tak, tak samo Ben. Masz na przykład Bena. I ostatnio tak. Filmik 7 dni temu, który no był takim mini montażem i tu wkrótce będzie miniaturka. Miniaturki się akurat poprawiły, bo on tam zaczął gadać z Wakantem chyba, nie? Tak, tak. To akurat fajnie, że miniaturki sobie poprawiał Ben i fajnie teraz już wygląda. To poprawi to trochę z mojej interwencji, bo tam właśnie zwróciłem uwagę na to kiedyś. To wiem akurat. No nie wiem, ty teraz nie masz żadnych filmików, ale byś miał, podejrzewam, gdyby nie fakt tego, że nie masz kompa. Dobra, a wracając do meritum, no po prostu każdy kanał powinniśmy osobno jakby oceniać, tak samo na przykład NEM to w ogóle jest inny poziom, kurde, no sorry, ale NEM moim zdaniem robi tak fajne filmiki te niektóre, gdzie i łączy SFM-a i inne takie rzeczy. Naprawdę ja chciałbym też kiedyś być na tyle kreatywny i w stanie na przykład dodawać do swoich filmików animacje z SFM-a, no ale... Póki co robię tyle, ile jakby jestem w stanie z siebie i dać i uważam, że jest fajne, bo też no, na takie animacje jednak trzeba mieć pomysł, żeby dodać je. Nie czas, tylko pomysł. No tak. Ale czas, to bo się szczerze, kurwa, jak wiesz, jak gadałem z Danem, ile to się robi, to jednak ojojoj. Wiesz co, ja wiem, ile sam render też trwa, bo tam robiłem wcześniej te animacje i sam render jeszcze w zależności jak to robisz. To też całkiem długo trwa sam rendering. Ja pamiętam, że potem siedziałem na przykład przez 4 godziny
no, siedziałem, czyli po prostu sobie oglądałem coś na telefonie, a w tym czasie mi się jakiś filmik, nawet, nie wiem, 50-sekundowy renderował w SFM-ie, nie? Właśnie, co z te dwa aferki? Jak widzisz, na razie kanał jest martwy, tak? Od 4 miesięcy nic się nie pojawia, ale masz jakikolwiek zamiar, czy to powrotu, czy, nie wiem, zmiana prowadzącego, czy może jak się jakaś sytuacja uspokoi, to chcesz dalej z Szabatowym doprowadzić? Powiem ci, jak myślałem o tym wczoraj. Że? Myślałem o tym wczoraj, właśnie, że siedziałem, jakby myślałem, co z tym dalej zrobić, nie? Mhm. I do tej pory powiem ci tak szczerze, że kurde, nie wiem, bo prowadzenie tego kanału, o tyle co było fajne, po pierwsze było dużym sukcesem, nie? Jak na taką scenę, z kanału, który znikąd powstał, był promowany tylko przeze mnie, kiedy jeszcze miałem zasięgi, powiedziałbym, średnie, co nie? Wbił bodajże chyba w 2 dni 500 subów, na pierwszych 2 filmach po 1000, wtedy w pierwsze 24 godziny 1200-1500 wyświetleń. To był duży sukces, tak? Dla mnie. Więc wiesz, projekt się jak najbardziej przyjął, ale no, była sytuacja, jaka była z Versusem. No i tak wyszło, tak? Sam to nie chcę prowadzić, bo prowadzenie samemu byłoby po prostu, no, ciężkie dla mnie. No. Po prostu, wiesz, jakby założenie tego kanału miało być takie właśnie, że to ma być dyskusja. Mają być to dwie opinie, które gdzieś się pokrywają, gdzieś się ze sobą nie zgadzają, co nie? Dlatego też właśnie wziąłem Versusa do tego, bo on też jakby siedział w tych, wiesz, wszystkich dramach i tak dalej. Podkładem tego nie był dlatego, że, nie wiem, Versus jest moim dobrym ziomkiem, wezmę go do projektu, albo że Versus, nie wiem, co bym mógł powiedzieć, no, zgodzi się ze mną, to go wezmę. I tak nie było, po prostu tak patrzyłem rozsądnie, że rzeczywiście on ma w tej kwestii dużą wiedzę, po prostu w tym siedzi, więc wiem, że też miałby jakąś opinię, było to tylko... Okay. Czy sam to będę mógł, będę chciał prowadzić? Nie. Czy zamierzam jakoś oficjalnie zamknąć ten projekt czy coś? Nie wiem, bo jak na moje to już obecnie to już skończyło zainteresowanie, bo jest to, ile? 4 miesiące już martwe? Tak, 4 miesiące. No to wiesz, to już moim zdaniem już to skończyło zainteresowanie. Jak ktoś teraz sobie co taki dziwny dźwięk, ale jestem w tunelu. Czy bym na kogoś zmienił? Będąc szczerym, nie widzę żadnej osoby, która by się do tego nadawała, nie? Tak szczerze, no mało kto w takich tematach tutaj siedzi, nie? Większość ma takie podejście, nie ruszaj tego, nie siedź w tym, nie mów o tym, nie wykopujmy tego i tak dalej. Bo większość osób albo coś takie chce, no nie wiem, zatuszować, albo nie wiem, sądzi, że to niewłaściwe, nie? Ewentualnie nie chce się pakować w jakieś inne spory. Na przykład. No. Ale czy, nie wiem, byłaby jakaś szansa, żeby to odżyło? No może, bo myślałem generalnie na prowadzenie tego, słuchaj, nie?